Wyjeżdżamy ze środka egzaminowania. Kandydat przed nami już pojechał, oczywiście przy bramie. Zatrzymał się tuż za bramą w związku ze znakiem stop. I my pojedziemy za nim. On w tej chwili już jest tu przy wyjeździe. Kolejny znak stop do, że tak powiem, zrealizowania. A więc i my. Zatrzymanie, ustąpienie pierwszeństwa. I wyjeżdżamy. Na skrzyżowaniu w lewo lub zawracamy. Nie wiem, czy w lewo, nie wiem, czy zawracamy. Na pewno któreś z tych dwóch rzeczy, skoro mamy lewy kierunkowskaz. Nie wjeżdżam na przejście, którego nie da się opuścić. To czekanie nie było potrzebne, dlatego że te ciężarówki od lewej strony przecież też przyjeżdżały z drogi podporządkowanej, tak jak i my. Ustąpienie powinno nastąpić pojazdom, które są na skrzyżowaniu. Ewentualnie pojazdom, które jadą z tak dużą prędkością, że widzimy, nie stosują się do przepisów, a więc zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania wtedy faktycznie można odpuścić, ale tak to nie ma takiej potrzeby. A więc będziemy w lewo. Zmiana pasa na zewnętrzny. Będziemy wyjeżdżać z skrzyżowania o ruchu okrężnym. Uwaga, przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. I jedziemy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał przebieg tego egzaminu, jak kandydat będzie wykonywał zadania egzaminacyjne, którymi trasami będzie jechał. Obejrzymy to dokładnie, postaram się to skomentować zgodnie z najlepszą wiedzą. Jesteśmy oczywiście już po części egzaminu praktycznego na placu manewrowym. Zadanie było wykonane pierwsze prawidłowo, drugie, czyli jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, było realizowane dwukrotnie, bo był błąd. Było najechanie na linię, ruszanie na wzniesieniu było dobre. Za pierwszym razem zrealizowane. Uważamy tu na przejściach dla pieszych, żeby nie doszło do wyprzedzania na przejściu o ruchu niekierowanym. Mało prawdopodobne, żeby to kandydat zrobił, bo jednak najczęściej kierowcy, którzy tu jadą, jadą dużo szybciej niż kandydaci, bo rzadko kto przestrzega ograniczenia prędkości, ale niemniej jednak, gdyby się zdarzyło, że ktoś jedzie wolniej, to trzeba uważać. No i to, co mówię, trzeba uważać, żeby nie dać się ponieść po prostu za wszystkimi. Bo egzaminator nie weźmie pod uwagę tego, że o, bo inni jechali szybko, no to dlatego przekroczyłem prędkość. Nie, masz po to prędkościomierz w samochodzie, żeby wiedzieć, jaka jest prędkość pojazdu. Widzimy już sygnalizację przed nami, na skrzyżowaniu jest czerwona, stoją pojazdy, więc tak naprawdę już sobie daje bieg niższy. Zapaliła się zielona, ale zanim oni ruszą, to przecież trochę potrwa. Kandydat hamuje hamulcem, my już teraz też hamulcem, dałem jeszcze niższy bieg. Komplementarne hamowanie, zarówno za pomocą momentu obrotowego silnika, czyli jak to się mówi, silnika, czyli jak to niektórzy mówią, hamowanie biegami, oraz jednocześnie hamowanie hamulcem zasadniczym. No i stoimy. Kandydat będzie skręcał w prawo. Wiemy to po sygnalizacji kierunkowskazem. Zimno na dworze, źle się mówi. Więc i my już pokazujemy zamiar. Wyłączyłem bieg, zabezpieczyłem pojazd, bo jest czerwony, nie ma co czekać. Z pedałami wciśniętymi. Niepotrzebne zupełnie to jest. W materiałach dodatkowych też mówię o tym, dlaczego jest to gorsze rozwiązanie niż to, które ja stosuję, czyli... No i czerwone światło, no i zdążyło się zapalić zielone, bo już się bałem, że kandydat poleci na tym czerwonym świetle. Pamiętamy po skręcie o pieszych. Chciałbym zwolnić, utrzymać się troszkę dalej od nich, ale się to nie udaje, bo oni jadą bardzo wolno. Tak zachowawczo bardzo. Temperatura minus 1 na wskazaniu, a więc z
całą pewnością możemy spodziewać się, że będzie ślisko miejscami, chociaż widać, że jest posolone, wysuszone. Drogowcy tutaj w miarę zadbali o tą drogę, więc dużego ryzyka poślizgu nie ma. Niemniej jednak te niecałe 40 na godzinę to jest taka prędkość, powiedzmy sobie, no, dopuszczalna. W kontekście jakby tej jazdy bezpiecznej, tak? Czerwone światło i już zielone. Oczywiście to, że mamy zielone, nie oznacza, że nie będziemy hamować, bo ktoś, kto wcześniej stał na czerwonym, zapaliło się zielone, musi zdążyć ruszyć. To zwykle trwa. Znak ostrzegawczy, uwaga piesi, bo przechodzą tutaj po prostu. Do tego jeszcze ten żywopłot, za którego niewiele widać. Już z daleka widzimy, że zbliżamy się do skrzyżowania o ruchu okrężnym, ale najpierw będzie przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. Jeszcze znak ostrzegawczy o rowerzystach. Dodatkowo nas tutaj mobilizuje do dokładnego patrzenia, co się dzieje. Tu szczególnie od lewej strony niewiele widać, dlatego jest tu lustro zamontowane. Ustąpienie pierwszeństwa oczywiście. I ja jak nie mam pewności, że zjadę, to nie wjeżdżam. Teraz mogę wjechać. Przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych sprawdziłem. Jeszcze ta Honda niech pojedzie i jedziemy. I znowu przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. Już rozglądam się tu przez ramię z tyłu, czy rowerzysta jakiś nie jedzie. Z pieszymi jest mniejszy problem, bo oni są zwykle blisko przejścia, ich dobrze widać, ale rowerzyści, którzy nas interesują, bardzo często niestety są jeszcze daleko przejazdu rowerowego. Oni są dla nas już ważni, bo zwykle jadą dość szybko, musimy im ustąpić i to jest sytuacja naprawdę niebezpieczna, dlatego ta głowa musi nam chodzić. Na skrzyżowaniu pojedziemy na centrum, bądź w lewo. Tu polecenie może brzmieć na skrzyżowaniu w lewo, a może też brzmieć na centrum. Nie ma żadnego problemu, egzaminator na dwa sposoby może podać to polecenie. Jeśli nie znasz miasta i nie wiesz, gdzie jest centrum, no to miałeś znak drogowy przecież. Bo tak naprawdę przecież to nie jest egzamin dla przewodników turystycznych po Gorzowie Wielkopolskim, tylko dla kierującego, który jest obowiązany obserwować znaki drogowe między innymi. Wyłączył się kierunkowskaz, bo kierownicą przez moment kręciłem w prawo, więc włączyłem go jeszcze raz, żeby była czytelna sytuacja. A więc zawracamy. Już myślę o zmianie pasa, a więc kierunkowskaz troszkę nawet przyspieszam, żeby nie było niejasności. I wyjeżdżamy. Uwaga, przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. Pieszy jest dość daleko, ale idzie szybko, sprawnym krokiem, więc zatrzymam się. Nic się nie stało, za mną nikt nie jechało, ostro nie hamowało, nikt nie jechał za mną, ostro nie hamowałem, także myślę, że to było dobre zachowanie. Choć gdybym przed nim przejechał, też zgodnie z przepisami nic by się nie wydarzyło, bo ten pieszy nie był jeszcze wchodzącym na przejście, był dobre 3-4 metry od przejścia. I na skrzyżowaniu w prawo. Zatem wracają, uwaga, przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych, ustąpienie pierwszeństwa, Citroen, Skoda i za tą Skodą pojedziemy. Wracając zatem do tego skrzyżowania poprzedniego ruchu okrężnym, gdzie mówiłem, że na centrum albo w lewo, no polecenie nie mogło brzmieć na centrum albo w lewo, czego nie wiedziałem jeszcze wtedy, tylko musiało brzmieć, że zawrócimy. Ewentualnie zdarza się jeszcze, że egzaminator powie, że czwartym zjazdem, ale to rzadziej chyba. Różnie to bywa. Jedziemy w lewo. Zielone światło na przejściu dla pieszych. Ja mimo to nie wjadę tam, bo nie mam pewności, czy w międzyczasie się nie zmieni światło i nie zostanę za przejściem i będę zasłaniał wtedy kierującym jadącym sprzeciwka ludzi na przejściu. Co prawda wtedy oni będą mieli czerwone, wiele to nie zmieni, ale pewne takie
dobre nawyki się przydają. Nie stawać tuż za przejściem dla pieszych. Uwaga, przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. Ja celowo mówię przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych, a nie przejście z przejazdem, bo jak mówiłem wcześniej, rowerzyści są o wiele dla nas ważniejsi w kontekście jakby bezpieczeństwa, ponieważ stwarzają większe zagrożenie swoim zachowaniem niż piesi. Tudzież, no może to też nieładnie zabrzmiało, że zachowanie. My w lewo. Ustąpienie sprzeciwka i po skręcie. Mamy drogę jednokierunkową, znak, a więc w lewo. Kierujący skręcając w lewo zbliża się do lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej. Artykuł 22. Kandydat dobrze to zrobił, ale ustąpienie pierwszeństwa mamy, więc od prawej strony zaglądamy i muszę ustąpić temu Fordowi. I wolno, tylko sobie dałem pierwszy bieg, żeby delikatnie samochód sobie pod tą górę powoli jechał, żeby wystarczyło mocy. Więc może niezręcznie zabrzmiało, że rowerzyści stwarzają większe zagrożenie, ale jakby charakter ich sposobu ruchu powoduje, że dla egzaminu naszego, a więc dla ich własnego bezpieczeństwa, to zagrożenie jest trochę większe. I znowu w lewa, więc znowu do lewej krawędzi, bo jesteśmy przecież na jednokierunkowej, natomiast już po skręcie mamy dwukierunkową, zwróć uwagę, mamy tu po lewej stronie przed przejściem podwójną linię, która nam tak naprawdę z założenia już mówi, że jest to na pewno dwukierunkowa droga. Zresztą wystarczy spojrzeć w lewo, mamy znak ustąp pierwszeństwa dla pojazdów, które wyjeżdżają w tą drogę, a więc na pewno można tu wjechać, skoro jest ustąp pierwszeństwa, a więc musi to być dwukierunkowe. Przejście dla pieszych i ustąpienie pierwszeństwa. Prawa wolna, lewa wolna, jadę. I znowu pojedziemy w lewo, tym razem później prawdopodobnie w prawo, jeśli zadanie było dobrze wykonane. Tam będzie sytuacja bardziej ryzykowna. Tak jak mówiłem, egzaminator chce sprawdzić, czy kandydat umie prawidłowo zmieniać pasy ruchu w celu omijania. Dlatego, że tu najczęściej, mimo tego zakazu, który stoi na początku, dalej jest możliwość postoju. I teraz trzeba mądrze się zachować, bo sprzeciwka jadą pojazdy. Wiesz, ja się nie pcham, nie będę jechał kolejny, dopiero jak będę miał możliwość dobrego postrzegania, co jest sprzeciwka i w razie potrzeby schowania się. Teraz dopiero pojadę, widzę, że nic nie jedzie i teraz wracam. Jechanie za kimś, kto już wyprzedza, znaczy omija w tym miejscu, bezpośrednio za nim, nie jest mądrym pomysłem. W tym białym dostawczaku to kierunkowskazów chyba nie ma, one tam nie produkują w Renówkach chyba. Przejście dla pieszych, zobacz, z lewej strony za tego Volkswagena niewiele widać, a szkoła tu jest niedaleko, może dziecko jakieś, dzieci są niskie, więc trzeba wolno zajrzeć. Nie stał on tak blisko przejścia, ale mimo wszystko no, zasłaniał nam. Uwaga, pani z wózkiem, nie bardzo wiemy, co ona chce zrobić. To nie jest osoba niepełnosprawna, ale dla bezpieczeństwa ja ominę. Już wiem, o co chodziło, był tam lód, śnieg, bała się na nim, po nim iść, żeby się nie przewrócić. I normalna sprawa, i pcha sobie ten wózeczek po jezdni. Dobra, ale my wracamy do naszej jazdy cały czas, zresztą obserwujemy, co się dzieje. Jadę wolno, bo znowu szkoła, uwaga, Agatka, tu na zakręcie to przejście dla pieszych bardzo nieszczęśliwie jest wymyślone. Przecież od dołu jadąc, tak naprawdę, nie widać, jak dzieci przechodzą przez to przejście. O, mignął nam światłami, to ja już się decyduję, już jadę, dziękuję bardzo. Tak? Mogłem tak zrobić, jak najbardziej. Miałem mu ustąpić pierwszeństwa, zgadza się, miałem ustąpić pierwszeństwa, ale musiałem skorzystać inaczej. Musiałem zmienić pas ruchu, żeby ominąć pojazd. Musiałem ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który jechał sprzeciwka, ale on się zdecydował mi ustąpić. Mignął mi światłami, więc ja się w ogóle nie zastanawiałem.
miałem jasną, czytelną sytuację, a więc natychmiast rozpocząłem tą jazdę. Bo gdybym ja zrezygnował, albo się wahał, czy jechać, czy nie jechać, to on by zrezygnował w końcu z tego ustąpienia, bo co będzie na Gamonia sprzeciwka czekał. I wtedy najczęściej następuje to, co kandydaci opisują jako oblanie przez egzaminatora, dlatego że ktoś mu tam okazał się życzliwością, on skorzystał z tej okazji. Bzdura. Tak się nie dzieje. Jak najbardziej masz skorzystać z tej okazji, ale zrób to natychmiast. Uwaga, zbliżamy się do skrzyżowania, na którym miga żółte światło, a więc wyłączona sygnalizacja, czyli co? Czyli sygnały nas nie obowiązują, obowiązują nas znaki. Dziwnie ostre hamowanie było z lewej ustąpienie kierowcy. Boję się, że nie ustąpienie pierwszeństwa było, ale nie. Dobrze. Bo gdyby było nie ustąpienie, to zjechaliby na stację paliw, a nie zjechali. Czyli to hamowanie wykonał kandydat. Rozkręcił się, widzę. 70, tak? A więc możemy przyspieszyć. Ja przypominam, że kryteria egzaminu mówią, że prędkość 50 km na godzinę możemy rozwinąć na biegu co najmniej czwartym, tak? Ja już mam czwórkę, piątkę. Tą 50 już dawno żeśmy przekroczyli. Jedziemy 70, bo takie jest dopuszczalne. Jedziemy na Zamoście, na takie znane miejsce do zawrócenia. Fajne miejsce. Wszyscy wiedzą, że tam się to robi, ale prawda jest taka, że to jest dość trudne. Już pokazuję kierunkowskaz, żeby ten z tyłu wiedział, co robi. Obserwuję też wsteczne lusterko, żeby przypadkiem nie hamować ostro mu przed maską. Ok, tym razem w prawo. Gorzów wcale nie jest trudnym miastem, jeśli chodzi o przebieg egzaminu. Są dwa czy trzy miejsca. Patrzę, czy z lewej nikt nie nadjeżdża. Które są wymagające takiego naprawdę rzetelnego przygotowania i myślenia podczas jazdy, dobrej obserwacji, podejmowania mądrych decyzji. Ale generalnie wcale to nie jest trudne miasto do jazdy. I na skrzyżowaniu, jak widać, w lewo pojedziemy sobie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na skrzyżowanie z wyspą centralną. Się to nazywa. Według zadania. I mamy sygnał kierunkowy. Strzałka na wprost i w lewo, czyli wolno pojechać na wprost oraz w lewo nie wolno zawracać. Głęboko kandydat wjechał na prawy pas ruchu i słusznie. Czy można było jechać trochę płycej i na lewy? Tak, oczywiście można było to zrobić, tylko jeśli potem byłaby możliwość jechania prawym pasem, należy wrócić na prawy pas, no bo w Polsce jest ruch prawostronny, a więc kierujący jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Słowo możliwie jest tu kluczowe. Ale o tym również w innym materiale, w materiałach dodatkowych zapraszam Cię do obejrzenia. Nie pomijaj ich, bo ich jest sporo, one są naprawdę istotne. Nie sztuką jest oglądać tylko trasy egzaminacyjne, przebiegi egzaminów, ale też rozwinięcia różnych rzeczy. I zawrócimy sobie na skrzyżowaniu z wyspą centralną. Mamy znak A7, ustąp pierwszeństwa, sprawa jasna. Manewr wykonany. Wszyscy, którzy wjeżdżali na skrzyżowanie, musieli nam ustąpić, bo tak jak my przy wjeździe mieli znak A7 ustąp pierwszeństwa. To jest absolutnie standard. Jak my mamy, to i oni mają. Jak widziałeś, nogę z gazu zdjąłem, bo zobaczyłem kierunkowskaz w pojeździe poprzedzającym, a więc wiedziałem, że co robi. Zwykle pada odpowiedź, że skręca, a ja zawsze odpowiadam przede wszystkim zwalniam. No i mamy na skrzyżowaniu w prawo. Uwaga, sygnał czerwony ze strzałką warunkową. Oj, strzałka warunkowa zgasła. Mam nadzieję, że zauważy to kandydat. Dobra, i zielony. Ze strzałką warunkową od razu podpowiadam, jest tak, że ona ma prawo
zapalać się i gasić wielokrotnie w jednym cyklu świecenia światła czerwonego. Po skręcie ustępujemy pierwszeństwa. Oczywiście zwróć uwagę, przejazd rowerowy, więc mocno już za ramię się tu przez tylną szybę zaglądam, czy jakiś rowerzysta nie nadjeżdża. Z przeciwka to łatwo było zobaczyć. I piesi. Ale wracając do sygnalizatora warunkowego, on się może kilkakrotnie zapalać i gasić na jednym cyklu świecenia światła czerwonego. To powoduje, że kiedy nawet zastosujesz się do czerwonego światła, czyli zatrzymasz się na tak zwanej zielonej strzałce warunkowej, to tuż przed ruszeniem musisz sprawdzić nie tylko to, czy nie utrudniasz ruchu innym uczestnikom, bo to jest warunek oczywiście przejechania przez ten sygnalizator, ale czy ta strzałka jeszcze się świeci. Uwaga, łamane pierwszeństwo od prawej strony, ustąpienie, tu bardzo źle widać, więc naprawdę trzeba bardzo, bardzo zwolnić, bo te schody tutaj na wiadukt są takie zasłaniające. I przed nami kandydat będzie wykonywał zaraz zawracanie, najpierw widzę, będzie wyprzedzanie. Późno zaczął to wyprzedzanie, lepiej było troszeczkę większą odległość mieć od tego rowerzysty, szczególnie, że dzisiaj jest ślisko, no bo przecież jest ujemna temperatura, jest lód na jezdni, no to ryzyko, że się rowerzysta przewróci, jest dość duże, więc lepiej nie ryzykować i lepiej w dużych odległościach wyprzedzać, omijać różne przeszkody, w tym właśnie rowerzysty. I będzie zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego. Byłoby dobrze, żeby ten kierunkowskaz był pokazany dużo wcześniej. My sobie też zrobimy to zadanie, tylko my je zrobimy tutaj na miejscu postojowym. Upewniam się o możliwości cofania, wykluczam zagrożenia. Pamiętam o tym, że jeśli kręcę w prawo, to przód mojego samochodu zmienia pas ruchu. Muszę pamiętać, czy w tym samym czasie ktoś mnie nie wyprzedza, bo mu zajadę drogę. No i myśmy sobie zadanie wykonali, parkowania tak naprawdę prostopadłego tyłem, który jest tym samym co zawracanie, bo teraz my będziemy zawracać, wyjeżdżać w lewo. W międzyczasie kandydat chyba będzie parkował po lewej stronie, choć dziwne to hamowanie takie było ostre. Zaczekamy zatem. Tak, oni po lewej stronie parkują. No i to miejsce, które w tej chwili wybrałem do zawracania, tak naprawdę jest miejscem bardzo złym. Dlaczego? Dlatego, że po mojej lewej stronie stoi samochód, który jest duży i wszystko zasłania. To po pierwsze. Po drugie, zagrożenie największe, które na tej drodze przy włączaniu się dla nas do ruchu jest, jest zagrożeniem płynącym od lewej strony, bo to właśnie w związku z ruchem prawostronnym od lewej pojazdy do nas będą tu nadjeżdżały. I naprawdę będzie teraz bardzo ryzykownie stąd wyjechać. Ale może Ci się przytrafić taka sytuacja na egzaminie i co wtedy? Jak się zachować w tej sytuacji? No cóż, musisz wszelkich, że tak powiem, metod użyć, żeby bezpiecznie wyjechać. Ale jak już nie ma żadnych, nikt Ci nie może pomóc, to przede wszystkim warto słuchać, czy nie nadjeżdża jakiś samochód, to jest pierwsze. Po drugie, wyjeżdżać bardzo powoli, tak żeby dać szansę kierującemu, który tam gdzieś jedzie, żeby nas zauważył. I oczywiście zaglądać. Oczywiście zaglądać, i widzisz, bardzo, bardzo powoli, ale centymetr po centymetrze. Już mam pewność, to jadę. W międzyczasie tutaj po lewej stronie kandydat też wykonuje manewr zawracania, ale to inny kandydat, nasz już jest dalej tam za skrzyżowaniem. Ograniczenie do 30, uwaga. I my w lewo. Ustąpienie pierwszeństwa z przeciwka oraz z lewej strony. Ten Mazda jedzie na tyle wolno, że spokojnie możemy pojechać, i ograniczenie do 40, więc znowu nie dajmy się ponieść za innymi. Zaglądam sobie za zakręt już. Krzaki zasłaniają i przejście dla pieszych, więc już zaglądam, czy od prawej na tym przejściu nikogo nie ma. Nie ma. I pas rozpędowy, już lewe lusterko i już mocno gaz. I mocno gaz, bo muszę zrównać się prędkością z pojazdami, które poruszają się. To trudne miejsce, bardzo trudne miejsce, bardzo wymagające umiejętności sprawnej jazdy.
trzeba to z instruktorem poćwiczyć, naprawdę tutaj to wyjeżdżanie, żeby to było bezpieczne. Gdyby było dużo samochodów, oczywiście powstrzymałbym się od jazdy, zatrzymał nawet i wyczekał, aż będę miał miejsce na to, żeby się tam rozpędzić. Przed nami już widzę ograniczenie do 50, noga z gazu, dam sobie bieg niższy, samochód zmniejsza prędkość i widzisz, bez hamowania mamy 50 akurat przy znaku, elegancko. Na skrzyżowaniu w prawo, za nami 25 minut egzaminu, także jeśli wszystkie zadania są porobione lub zbliżamy się ku końcowi, można spokojnie wracać do ośrodka egzaminowania, jeżeli egzaminator uważa, że kandydat ma kompetencje, czyli krótko mówiąc umiejętności, którymi się wykazuje w oparciu o wiedzę, o przepisy. Z lewej strony pieszy, ale bardzo daleko, w ogóle nas nie dotyczy. Wchodził już na przejście, można powiedzieć, że już był na przejściu. Natomiast zwracam uwagę na definicję ustąpienia pierwszeństwa. Na czym to polega? Bo to nie jest takie klasyczne ustąpienie pierwszeństwa, jak ustąpienie pierwszeństwa starszej osobie w drzwiach, powiedzmy. Definicja mówi o czymś innym i należy się do niej stosować. Ale o tym w osobnym materiale na temat ustąpienia pierwszeństwa w materiałach dodatkowych. Jak zwykle. Przyspieszyć. Przełączyłem z trójki na piątkę. Nie wiem, czy zauważyłeś. Czy wolno tak robić? Pewnie, że wolno. Wszystko zależy od okoliczności. Od czego zależy? O, dobrze, zmiana pasa. Czy ja zdążę przed samochodem z przeciwka? Tak, pomieścimy się. Nie zmuszę go do zmiany koła jazdy. Wszystko zależy od tego, jakie są obroty silnika, bo od czego zależy to, czy zmieniamy biegi? Od obrotów silnika. Niestety źli instruktorzy, bo niestety to są źli instruktorzy, uczą, że biegi zmienia się w zależności od prędkości. To jest nieprawdą. Prędkość jest tylko pochodną tego, jakie są obroty silnika, ale czasami przy tej samej prędkości możemy mieć jedynkę, czasami czwórkę i wszystko będzie dobrze. Bardzo wiele zależy od okoliczności. Natomiast zawsze biegi zależą od prędkości obrotowej silnika. Ale o tym oczywiście w innym materiale. Podpowiem, warto też zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu. Jest taki dokument w instrukcji obsługi samochodu. Wiele rzeczy ciekawych jest. Między innymi właśnie zasady zmiany biegów również są opisane. Warto. Choć o dziwo w szkołach jazdy tego dokumentu, który uważam za najważniejszy dla obsługi tego urządzenia, się nie pokazuje kursantom. Przejście dla pieszych, tu uwaga, bo też z zaułku takiego może pieszy wyjść, nie widać dobrze. A więc zadania porobione. Jak weźmiesz sobie arkusz w materiałach dodatkowych, program egzaminu, zapraszam, to oglądając filmik możesz sobie zaznaczać, które zadania zostały wykonane i w którym momencie. Dzięki temu naprawdę zrozumiesz dokładnie to, co się tu wydarzyło. Ale jeszcze się nie relaksujemy, jeszcze się wiele może tu wydarzyć, jeszcze można przerwać ten egzamin, jeszcze można go oblać. Przejście dla pieszych zagadką było. I kandydat skręca w lewo, oczywiście ustępuje pierwszeństwa z przeciwka. Od prawej jakiś kursant będzie wyjeżdżał, patrzymy, czy przypadkiem nie rusza, czy nas widzi. Pokazujemy zamiar. Ustąpienie z przeciwka. Wjeżdżamy do ośrodka, egzaminator wyznaczył miejsce do zatrzymania tu po prawej stronie. Nastąpi rozliczenie tego egzaminu.
ogłoszenie wyniku, który będzie wynikiem pozytywnym, a więc należy się z tego cieszyć. Jak widzisz, tak wyglądają te materiały, tak wygląda cały proces, proces egzaminu, który chcę pokazać. Więc zapraszam Cię do oglądania tych materiałów wszystkich. Warto z tego korzystać, dlatego że po pierwsze, jak mówią nasi uczestnicy, no, użytkownicy materiałów, bardzo to zmniejsza stres, dlatego że poznają wszystkie trasy, którymi naprawdę jeżdżą te egzaminy. Oczywiście dobry instruktor też na pewno, każdy instruktor pewnie pokazywał Ci różne te miejsca, natomiast to są zawsze tylko słowa instruktora, nawet najlepszego, nie są tak dobre jak faktyczne zobaczenie, którędy jeździły egzaminy, gdzie tak naprawdę kandydaci byli. Po drugie, co oni tam robili, jak się zachowywali w różnych sytuacjach drogowych, bo prawda jest taka, że czasami w jednym konkretnym miejscu, na jednym skrzyżowaniu, w zależności od sytuacji drogowej, należy zachować się zupełnie różnie i zawsze to będzie dobre, tak? Czy tak, wszystko zależy od okoliczności, więc warto to obejrzeć. Po trzecie, podczas szkolenia, nawet bardzo dobrze prowadzonego, ciężko jest czasami kursantowi zauważyć wszystkie elementy, o których mówi instruktor, i tym samym no, wiele rzeczy jest zaprzepaszczonych i tylko dobra pamięć pozwala ewentualnie sobie zobrazować, co się tam wydarzyło, ale to się przecież niewielu osobom udaje. Tutaj możesz zawsze zatrzymać, cofnąć filmik, obejrzeć jeszcze raz dokładnie z wielu kamer, co było do zobaczenia, co tam ważnego się wydarzyło, więc pod tym względem na pewno będzie to szkolenie wydajniejsze. Ono oczywiście nie zastąpi jeżdżenia samochodem, bo manualnie musisz umieć obsługiwać samochód, natomiast z całą pewnością bardzo pomoże Ci zrozumieć przeróżne sytuacje drogowe, które mogą Ci się przytrafić podczas egzaminu, a które może nawet nigdy nie przytrafiły Ci się na kursie. Może przecież tak być i tak się bardzo często zdarza, że coś nagle na egzaminie dzieje się takiego, czego nie było na kursie, bo nie było takich okoliczności po prostu. Albo było i już nie pamiętasz, a nie było czasu, żeby to powtórzyć i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Cię zatem do pobrania materiałów. To jest inwestycja na poziomie wartości jednej godziny zajęć z instruktorem, a dostajesz kilkanaście godzin zajęć z egzaminatorem. O wszystkim dokładnie mówię, wszystko zgodnie z kryteriami oceny egzaminu. Omawiam tak, żeby Twój wynik egzaminu był pozytywny, Twoja jazda była przyjemna i bezpieczna na dalsze prowadzenie pojazdu. Dokładnie takie, jakie powinno być, czyli znowu bezpieczne, miłe, przyjemne, relaksujące, bo jeżdżenie samochodem po prostu jest fajne, wcale nie jest stresujące. Egzamin też nie jest tak bardzo stresujący, jeśli się wie, co na nim będzie. Pozdrawiam.